Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym haul vlogu na naszym kanale i to jest już prawdopodobnie, no raczej tak, ostatni haul vlog z domu, bo później już będą z nadmorza, no znaczy jak wrócimy z nadmorza, myślę, że będzie jeszcze jakiś filmik albo dwa czy trzy z, no z tutaj taki domowy czy z jakiegoś wyjazdu, ale tak to nad morzem będziemy ponad tydzień, także Wam nagram jakieś filmiki z plaży czy coś. No i tego vloga zaczęłam dość późno, bo mamy już 15 po 13, ale to dlatego, że wcześniej źle się czułam, ale teraz już jest coraz lepiej. I ogólnie zapomniałam sobie przynieść wagi, bo teraz będę robiła pieskom obiad. I Luna będzie ogólnie jadła mitlowa, ale na razie jeszcze nie otwierałam karmy, bo i tak wyjeżdżamy i nie chcę, żeby się tutaj popsuła. Więc na razie sobie zje superfooda od Lady trochę. Tak się prezentuje skład tej karmy. Jedzona o smaku kaczki i przepiórki. Lunie nakładam 50 gram karmy. Jest ona dość zbita, bo była w lodówce. Także dość ciężko się ją nakłada. Już tutaj prawie mam, jeszcze tutaj troszkę dołożę. Ok. Ale nałożę 150 gramów. Lady je w misce spowalniającej, ponieważ ona tak łykała jedzenie, że już postanowiłam jej kupić taką, żeby po prostu wolniej jadła, bo tak to bardziej na początku wygryzuje to jedzenie, a później zlizuje z, no po prostu z tych ścianek, z zakamarków, także nam fajnie się sprawdza, bo już tak aż łapczywie nie je. Jeszcze tutaj troszkę brakuje. Dobrze, już mamy. I dzisiaj jeszcze muszę im podać tabletki na odrobaczenie. Wczoraj im kupiłam, jak byłam u weterynarza. Dla Lady mam, tutaj nawet pani weterynarz podpisała, że to jest dla Lady, bo to jest większa tabletka. A dla Luny jest taka malutka. Tutaj jest po prostu takie coś, wiecie, taka oddziałka, a tutaj jest ta tabletka, więc im to wkładam w mokrej karmie. Tylko im muszę to troszkę rozkruszyć, to jest dla Lady. Przełamałam ją na cztery kawałki, później to wymieszam jeszcze z resztą rzeczy, które jej dodam do karmy. Ta dla Luny tableteczka jest naprawdę malutka, ona jest dla piesków małych ras i szczeniąt, z tego co doczytałam. Ona ma tutaj taką przedziałkę na połowie, więc przełamałam i dorzucę do karmy. No i teraz czas jeszcze na suplementy. Mamy tutaj olej z łososia, została nam go połowa. Jak nam się skończy, to kupię z pokusy. Lady dostaje co drugi dzień dwie miarki, Luna dostaje co drugi dzień jedną miarkę. Mam tutaj jeszcze czystek azjatycki. Jeśli chodzi o czystek, to dostają go codziennie. Lady dostaje jedną miarkę, a Luna taką jedną trzecią. Ok, i teraz im to wszystko rozgniotę po spodzie. Sek. Tutaj widelce już sobie biorę i później jeszcze im dodamy po przysmaczku. Już karma wygnieciona. Teraz im jeszcze dodam po jednym smaczku Spoki Zwierzaki z tej serii Pepe. Już tutaj ich nam została 1/3 opakowania. One mają super skład. Zobaczcie sami. 99% wołowiny i podrobów i 1% gliceryny. Także super. Lady może dam dwa przysmaczki. A Lunie jednego. Bo jest mniejsza i teraz została mniej jedzonka. No i ogólnie te przysmaki dostaliśmy od śladami psa i nam się super sprawdzają. I to są już gotowe obiadki. Postanowiłam, że teraz pokażę Wam również, co zabieram dla Luny nad morze. W zeszłym roku nagrywałam Wam taki filmik i to był taki typowy filmik, co zabieram na wakacje z psem. Teraz wzięłam sporo więcej rzeczy i myślę, że też lepsze. Bo moja wiedza się poszerza, no i już zabieram lepsze rzeczy, lepsze jakościowo, wygodniejsze dla pieska. No i w sumie bez zbędnego przedłużenia zacznę Wam pokazywać.
Tutaj Luna, o widzicie kawałek jej, przyszła sprawdzić, co tutaj jej rzeczy robią. Tutaj w takim worku, my go weźmiemy do samochodu, ogólnie na podróż. I tam zabieramy takie podręczne rzeczy. Tutaj mam na przykład szelki i smycz. Do smyczy mam przyczepione właśnie te kupoworki. Jak będziemy się zatrzymywać, to oczywiście będę musiała po Lunce sprzątać. Może tutaj obniżę troszkę kamerę, a będzie mi łatwiej pokazywać. Dalej mamy szelki. I ona nie będzie cały czas w nich w samochodzie siedziała, no tylko na tych przystankach, bo one są po prostu leciutkie i będzie jej łatwo w nich chodzić. Po prostu nie będą jej obciążały ruchów. Dalej mamy miseczkę turystyczną i ja ją też później będę zabierała na plażę, ale do samochodu się przyda, bo jak będziemy się zatrzymywać, to jej oczywiście będę dawała wodę. I mam tutaj też troszkę przysmaków. Są tutaj takie ciasteczka z Lolo Pets i Luna je tak w sumie lubi. Jednak za często ich nie je, ale ja bardziej je wzięłam z myślą o sesji zdjęciowej, że po prostu na plaży zrobię je z takimi, bo to są takie fajne morskie kształty, także myślę, że fajnie wyjdzie ta sesja na Instagrama. I dalej mamy jeszcze takie przysmaczki, właśnie te z Pepe. No i wzięłam kilka do samochodu. I do tego worka wezmę jeszcze jakieś swoje rzeczy, jakąś wodę, telefon, no i różne takie inne rzeczy. Mam też do Luny, do hotelu, zamiast legowiska taką poduszkę. I ona tą poduszkę ma w salonie przy tarasie, przy oknie tarasowym. I ona bardzo lubi na niej leżeć. I pomyślałam, że i właśnie wezmę ją zamiast legowiska, bo legowisko zajmuje dużo miejsca, a ona bardzo lubi leżeć na tej poduszce. Teraz już możemy zająć się tą wypchaną po brzegi torbą. Ja tutaj ją sobie wezmę na bok i będę Wam pokazywała rzeczy kategoriami. Na początku pokażę Wam najważniejsze, czyli jedzonko. Z mokrej karmy biorę jej puszkę Steakhouse'a z Mitlova. Jest to karma właśnie o smaku indyka. W ostatnim filmie Wam ją pokazywałam w openboxach paczek. Jono ma 400 gram i wystarczy idealnie Lunie na 8 dni, bo je po 50 gram. I codziennie będzie miała na śniadanie, bo na obiad nie będziemy wracać do hotelu, tylko będziemy na plaży. I właśnie jeśli chodzi o taką przekąskę, którą będzie jadła na plaży jako obiad, to wzięłam jej różne takie kabanosy, przekąski, coś tego typu. Mamy jednego kabanosa z Vitacraft, rybnego, na któryś dzień. Na kolejny dzień mamy kabanosa z Ontario. One mają akurat tak od 10 do 15 gram każda przekąska, więc idealnie się sprawdzi jako taki jakby mały posiłek. Dalej mamy jednego kabanosa z Rocco, jednego kabanosa z Let's Bite o smaku kurczaka, jednego fileta z kurczaka z Premier. Także takie przekąski. Jeszcze z takich przekąsek na plażę, bo tam to nam nie wystarczy na 8 dni, wzięłam takie mięso wołowe z macet i ja to po prostu tam już na miejscu otworzę i jej po jednym wezmę na te dni, na które nie mam, nie starczy mi już tych kabanosów czy tam tego fileta i takie coś będzie też mogła sobie zjeść. Karmę suchą biorę z Ariona i to są średnie kawałki, jednak no są one takie małe dość nawet, bym powiedziała. I ona kiedyś jadła tą karmę przez jakiś czas, no i jej nawet smakowała i ta próbka akurat ma 150 gram, więc jej wystarczy na wyjazd. Biorę też do mokrej karmy łyżeczkę, żeby jej nakładać. Wzięłam tylko taką plastikową, jaką znalazłam w domu, bo nie będę brała widelca, no po prostu, nie wiem, po prostu na ten wyjazd mogę sobie radzić jakąś taką łyżeczką. Wzięłam jeszcze dwie paczki przysmaków treningowych. One nie są pełne, tylko nie chciałam ich zostawiać, żeby się nie zepsuły, a brać po prostu nowych. Biorę takie smaczki z Pepe, z wołowiną. Jest tutaj 1/3 opakowania. Już Wam je dzisiaj pokazywałam w tym obiadku. Ale nam się przydadzą, bo no, będę trochę trenować z Luną. Pójdziemy też na psi park, czy tam wybieg, zobaczymy. I już ostatnie przysmaki. Jakie biorę? To są smaczki z Doka, takie mini sandwicze. I tutaj zostało nam pół paczki. Ostatnio kupiłam takie miseczki podwójne plastikowe. Nie będę jej zabierała tych ceramicznych, co my mamy,
ponieważ nie chcę, żeby się w drodze potłukły i przez ten tydzień będę sobie jadła w takich. Specjalnie je kupiłam na wyjazdy, żeby były poręczniejsze i lekkie. Też w pokoju rozłożę jej matę. No, ona się na nim nie załatwia raczej, ale w razie czego warto, żeby miała. Z akcesorii spacerowych biorę jej szelki, guardy. No i jeszcze wzięłam do tego smycz, do kompletu, też w taką galaxii. Ona ma 1,5 metra długości. No i jeszcze mam tamten, co Wam już pokazywałam, zestaw. Tak to wzięłam jej linkę treningową. Ona ma chyba 5 albo 6 metrów. Mam też dla niej obruszkę, nie będzie w niej chodzić cały czas. Aktualnie nie ma na sobie, ale w razie co wzięłam. Mam też taką buteleczkę na wodę. Wzięłam jej tą miskę, ale zobaczymy. Pewnie różnie będziemy korzystać. Mamy jeszcze taką torebkę na przysmaki. Na pewno nam się przyda na plażę chociażby. Dalej mam dla Luny taką bluzeczkę, ubranko i w zeszłym roku nam się świetnie sprawdzała, bo Luna czasami na plaży strasznie wiało i Luna w ogóle nie chciała iść, cała się trzęsła, a po założeniu tego ubranka i było trochę cieplej. Także wzięłam w razie co. Wzięłam jej też taki kocyk, on jest dość duży, no ale nam się na pewno przyda. Mam tutaj też taką jakby chustkę, ale ja to używam, żeby jej rozłożyć na piasku i tak to jej po prostu nie grzeje, bo to nie jest jakiś gruby koc pod nią, tylko takie coś. I mam jeszcze takie jakby pareo, to jest takie, żeby na siebie założyć, ale ja tego nie noszę i użyję po prostu, żeby jej zrobić z tego namiocik. W zeszłym roku jej robiłam z koca, ale pomyślałam, że takie przewiewniejsze będzie lepsze, żeby po prostu chroniło ją przed słońcem, że po prostu daję tutaj tą apaszkę małą, tutaj daję patyki, no i to obgradzam właśnie tym. Wzięłam jej też oczywiście ręcznik i on jest taki z bambusa. On fajnie wchłania wodę. I jak będzie pływała w morzu, no to później ją zawsze wycieram ręcznikiem. Z zabawek bierzemy matę węchową. Ona jest taka malutka, 15 na 15 cm. Konga, tego XS dla szczeniąt. Ona bardzo lubi z niego korzystać. Biorę jej też taką unoszącą się na wodzie kostkę Sunplast. Taką uszytą przeze mnie na maszynie ośmiorniczkę. Może nie jest ona jakoś za śliczna, ale Lunie się bardzo podoba. To jej doszłam takie frędzelki, jako takie macki. No i tutaj miały wyjść oczy. Ale Lunie się bardzo fajnie nią bawi. I ostatnią rzeczą, ostatnią zabawką jest taka żyrafka. Dalej wzięłam takie spinacze. Przydadzą się nam na pewno nad morzem. I pomyślałam też, że będę mogła jej to... Ten namiocik będzie mi łatwiej po prostu spiąć nimi. I ostatnią rzeczą jest apteczka. I teraz Wam pokażę jej zawartość. W środku znajduje się taka taśma hipoalergiczna. Właśnie z Wicoplast. Mamy też chusteczki. Tutaj jeszcze gaziki. Dwa węgle, które mogą być spożywane przez pieski. Wodę utlenioną. Takie wyrywaczki do kleszczów. Jedna duża, druga taka mniejsza. No i w sumie to są wszystkie takie takie rzeczy apteczkowe, tak bym powiedziała. Ale biorę jeszcze pastę do zębów i tutaj jest nakładka. I biorę tylko grzebień, nie biorę też szczotki, no bo przez ten tydzień jakoś sobie jakoś nam wystarczy ten grzebień. I myślę, że pokazałam Wam już wszystko. Mamy teraz godzinę 21:30, ja teraz będę wymieniała chomikowi trociny. Dam mu też więcej, bo teraz ma jakieś 8 cm i to jest za mało, ale teraz kupiłam dużą paczkę, jak już Wam pokazywałam w poprzednim holivlogu. No i zmienię mu troszkę wystrój, ale myślę, że właśnie będzie taki drewniany, taki, no nie mam drewnianego kołowrotka, ale postaram się, żeby dużo rzeczy było takie jakby naturalne.
No pierwsze, co muszę zrobić, to przełożyć okruszka do transporterka. Do transporterka daję trochę trocin. No i jak go przełożę, to do Was wrócę. Okruszek już w transporterku i teraz wyjmę wszystkie rzeczy z akwarium. Już sobie przyniosłam reklamówkę i mam tutaj też taką łopatkę, chociaż nie wiem, czy te trociny nie przejdą przez te otwory, bo one jest bardziej z myślą o pellecie królika, a nie właśnie o chomiku. Ale może jakoś to uda mi się przyłożyć. O, na szczęście nie wszystko wypada. Także już tutaj to wszystko, to znaczy większość przełożę, troszeczkę mu zostawię, żeby czuł swój zapach. No i przy to z transportera też mu tutaj nasypę. Poczekajcie, napełnię tą reklamówkę i do Was wrócę. Reklamówka wypełniona po brzegi. Teraz idę wyrzucić tą torebkę. Wezmę nowe trociny i je tutaj nasypiemy. Okej, ja już mu urządziłam akwarium. Tutaj mu nasypałam duże ściółki, tutaj bardzo mało. Bo on w sumie i tak jak kopię to tylko w jednym miejscu, więc mu tutaj dałam. Zrobiłam mu tutaj też takie rolki, poustawiałam po papierze. I posypałam to siemią lnianym i tam są różne kawałki siemia właśnie pomiędzy tymi rolkami. To jest taki mostek, żeby to się nie rozsypywało. To jest jego domek, ten zwykły. To są dwie gałązki. Ja tutaj już mu dałam mikserami na kolację, jest świeża woda, kołowrotek. No i teraz już go możemy wkładać do jego nowego lokum. Tylko tutaj może wyjmę na chwilę kołowrotek, żeby mogła go spokojnie tutaj włożyć. Okej. I sobie wyjdzie. I wysypę mu też tutaj gdzieś troszkę tych poprzedniej ściółki. Może trochę tak zmieszam, żeby czuł jednak swój poprzedni zapach. No co, maluszku? Już tutaj ustawiam jego kołowrotek. No, on się tam wziął za jedzenie. Także już tutaj wszystko naszykowane. I ogólnie to będę musiała spakować okruszka, bo będę go oddawała na czas, gdy będę na wakacjach mojej kuzynce albo babci, zależy. Po prostu przeniosę go razem z akwarium, ale muszę mu spakować jedzonko. Także może Wam to nagram, ale na razie może w sumie w tym holivlogu zobaczymy. Ja już będę kończyła tego vloga. Jeżeli Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi, możecie zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia!